Siema, z tej strony Ruby, witajcie w kolejnym odcinku z Web Appa. I tak, jak widzicie, na koncie mam ponad 15 tysięcy monet. A to za sprawą tego, że postanowiłem opnąć jednak tego zawodnika, ponieważ on nie miał aż takich wybitnych statystyk. I opnąłem go ogólnie za 13 250 końców i mam aktualnie tak ponad 15 tysięcy monet na koncie. Jeszcze tu mam jeszcze trzy karty do sprzedania, więc zobaczymy, za ile się udaje sprzedać. I tak, zbudowałem już pierwszy skład, w którym rozpocznę swoją przygodę oczywiście z Ultimate Team. Wchodzimy w active skład. Mamy ten skład oczywiście. Jest tu kilku ciekawych zawodników, na przykład ten nasz oczywiście napastnik, który ma 84 tempa, 82 dribblingu. Powiem wam, że ta karta wygląda całkiem ciekawie. Zapłaciłem za nią jedynie 750 końców, więc jest naprawdę, myślę, tego warta. Kolejnym zawodnikiem jest zawodnik z Udinese. Zapłaciłem za niego jedynie 700 końców, a ma prawie wszystkie statystyki powyżej 70 oprócz strzelania. Ale ten zawodnik też wygląda świetnie, moim zdaniem. I zawodnikiem takim trzecim, znaczy składu takim dobrym, jest obrońca z Napoli, Maksimowicz. Zapłaciłem za niego 750 końców, statystyki ma całkiem dobre. I tak, i pamiętajcie, że jak będziecie budować pierwszy skład, to nie budujcie drogich składów. Tylko każdy zawodnik w waszym składzie musi być warty 350 końców, 400 końców. Tak widzicie tutaj, pokupowałem zawodników załóżmy za 400 końców. Jak widzicie, resztę mam po 400 końców, ogólnie 400 końców max do zawodnika. Bo nie wiadomo, jak będzie z tymi zawodnikami. Tu widzicie first owner, no widzicie. Więc tak prezentuje się mój skład seria. Właśnie chciałem przesuwać tego Skorupskiego na bramce, zobaczymy, jak się będzie spisywał. Mam nadzieję, że dobrze, bo statystyki ma całkiem niezłe. Zapłaciłem z niego jedynie 350 końców, więc nic na nim nie stracę, prawie. Więc tak prezentuje się oczywiście mój pierwszy skład w Ultimate Team. 15 tysięcy monet, jest całkiem spoko. Widzimy się w następnych odcinkach, zostawcie łapkę w górę. Siema!